Używanie nici niewchłanialnej powoduje konieczność usunięcia szwów po pewnym czasie. Nie jest to skomplikowana procedura, jednak warto dobrze ją opanować. Zapraszam. O terminie usunięcia szwów decyduje głównie sposób i tempo gojenia się rany. Wpływają na nie zarówno czynniki ogólnoustrojowe, takie jak skłonności genetyczne, choroby ogólnoustrojowe czy przyjmowane leki, oraz miejscowe, wielkość i lokalizacja rany, stopień jej ukrwienia oraz napięcie w obrębie brzegów rany. Średni czas usunięcia szwów waha się od około 5 dni dla skóry powiek do nawet 14 dni dla skóry pleców. Przed usunięciem szwów zawsze pamiętaj, aby zdezynfekować skórę pacjenta odpowiednim środkiem. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że podczas usuwania szwów nie wolno przeciągnąć części nici, która znajdowała się na zewnątrz rany, przez jej wnętrze. Unikniesz w ten sposób ryzyka wtórnego zakażenia kanałów płucia. Aby usunąć szew, chwyć za pomocą pensety lub imadła fragment nici znajdujący się nad węzłem delikatnie do góry. Następnie za pomocą nożyczek lub skalpela należy przeciąć tylko jeden fragment nici znajdujący się pod węzłem. Po przecięciu należy usunąć cały szew ze skóry. Najważniejsze w usuwaniu szwów jest bycie bardzo ostrożnym, aby przypadkowo nie uciąć obu fragmentów nici znajdujących się pod węzłem naraz. Wyglądałoby to następująco. Wiąże się to z ryzykiem pozostawienia fragmentu nici w obrębie skóry bez możliwości jego późniejszego, atraumatycznego usunięcia. To już niestety ostatni film przygotowany w tej serii. Mam nadzieję, że zarówno ten odcinek, jak i wszystkie poprzednie pozwoliły zdobyć Ci nową wiedzę i umiejętności. Życzę Ci dużo sukcesów chirurgicznych i do zobaczenia. Spodobał Ci się ten film? Masz ochotę na jeszcze więcej chirurgicznej wiedzy? Zasubskrybuj ten kanał i bądź na bieżąco.